10, no. A ja wiem, dlaczego mi się ślizgło, bo zobacz, bo to przejechałem kawałek takim tym. No. Powiem ci tak, to tu będzie ci się dupa ślizgać, jak chcesz. Ale nie, jeszcze w życiu ninją nie jechałem. Tak? No. No, na przykład ja dzięki tej ninży i dzięki Piotrkowi w ogóle kupiłem ścigacza, bo się tak spodobało, nie? I zawsze marzyłem o 600, wiesz? Tak? To jest no. Oryginalne 636. No. To nie jest 600, tylko 636. 636. No. I też fajna przygoda, bo ja właśnie, Piotrek mnie poprosił, żebym po pracy skoczył po motocykl. No. Bo ja jeszcze Albanię miałem. Jeszcze nie wiedziałem, gdzie to jest, nie? Się okazało, że za Kaliszem i 200 km musiałem w nocy tym wracać. Jeżdżę po prostu, przynajmniej 200 zrobię, nie? To tak było tego. Ale jaja. No, no. I się zakochałeś. No i to ja już nie zmienić chyba. Na, to teraz będziemy się częściej widzieć. No oczywiście, ja tam lubię mogę. Na ścigaczach, nie? Dokładnie. Oczywiście. Ale zobacz, jak to... zobacz, w zeszłym roku ty na WRC, ty na... Ja WR, Komon KTM. Ty KTM-em, nie? Wcześniej... A teraz patrzcie, przyjechaliście do mnie Gixem i Kawasaki. Zmienia się wszystko. Ale ci powiem, to odejście ma, nie? No, nie źle nawet. Tu jedynie na jedynkę uważaj. No. Przepnij od razu najlepiej na dwójkę, bo jedynka lubi się kruszyć. To znaczy, co to znaczy kruszyć? Jak szybniesz, jak go jej przepniesz przy 6000, to potrafi się ukruszyć jedynka. A, że... Od razu na dwójkę. Na dwójkę, dobra. To nie popsuje ci, dobra. No, nie, bo mówię, i tak tu jest dość sporo do zrobienia. Władowane 8 koła w silnik po zakupie. Coś ty. No. I dalej jest do zrobienia. A to nie KTM, nie? No, a to nie KTM i nie Honda. No. A, nie. A bo ty masz Hondę, przepraszam. Nie, no dobrze. Ej, ale w miesiąc wyżłopiła litr oleju. No. O kurde. No, co no, jest dosłownie, nie tak. Wymieniliśmy olej, wszystko ładnie dokręciliśmy, nie? 8 tysięcy włożyłeś w kawę? Tak. Sam silnik i jeszcze najprawdopodobniej silnik jest całkowicie do zmiany. Bo gości źle złożył. No. Tragedia. No. Trafiłem na chujowego mechanika. Także trzeba uważać, sprawdzać wszystko, nie? Szok po prostu. No jest, ale idzie, jeszcze idzie. Jeszcze idzie, to ja ostrożnie, dobra. Możesz jej odciąć, bo ja tam odcinam, tylko byłem na wójce, nie? Dobrze, dobrze. Jak chcesz, odetnij mi to tam. Nie powinna się rozwalić. To ja sobie tu pojadę do ronda nią. A słuchaj, a zrobisz mi zdjęcie na niej? Wyślesz? I jeszcze tutaj, tak. Na szerokość. Na miniaturkę będzie. Aha, i ty masz amor skrętu tutaj. Mam? Amor skrętu masz. To oryginalnie z tego co wiem. No, sztywna jest jak, nie wiem, wiesz, ta to się tak kładzie, wiesz, tak, moja. Tak, trzeba się wyregulować, nie? Trochę za sztywno jest. Pierwsza jazda kawą. Nie bierze. Myślałem, że się nie zgodzi, ale się zgodził. Dał. Piotrek. Ja pierwszy raz jadę 600. Znaczy nie, no teraz Dawida jechałem Gixem, ale kawą nigdy. Zresztą Gixem też nigdy. Zielona kawa. Thank you.
umiejętności. Dobra, przepnę mu na tą dwójkę, żeby nie było, że zaraz po wizycie u wleka trójka, dwójka, jedynka się połamie. Się zbiera. Ten wydech mu fajnie chodzi. I ona się kręci do 17 tysięcy obrotów. Ciekawe, czy światło mam włączone. Chyba tak. Muszę zapytać, który to jest rocznik. Zielona kawa, no nie mogę, no. Ale chłopaki teraz będą, kurde, zadowoleni. Kurde, będą sobie jeździć wszędzie. Bez ograniczeń tak naprawdę. Z nami nad morze pewno pojadą. Ale dźwięk piękny. Jeszcze tam pojadę kawałek, żeby tak zobaczyć, jak te obroty na tej dwójce wchodzą. Ale ja wiem, czy będę miał prostą, taką wolną. Nie, no nie będę pożubował. Tak się cieszę, że udało się przejechać. Nie, no fajna jest. Bardzo dobrze się to prowadzi. Lekka, spinna, przyjemna. Fajna, zwinna, wiesz? Będzie żyła. Ale coś, hamulce słabe z przodu. No, są do wymiany. No. Zobacz sobie, ile ona ma przebiegu. Ile? 74,65. O kurde. A moja Honda? 26 chyba. Rok młodszą i ma ile? 89 tysięcy. Aha. Także naprawdę, nie wiem, czy słyszałeś, że coś ci lata. Jak coś, to są klucze i końcówka wydechu w bagażniku. Aha. Byłem na paru zlotach i się przykurwili o to, że nie mam DB Killera, więc zacząłem po prostu wozić. Pokaż, jaką masz fajną tablicę. Ja też mam taką, tylko z koblem zastawiłem, a tak naprawdę to ona tak jest. Fajne tablice mamy. Właśnie, masz ten czarny marker, czy nie? Nie wziąłem. A, bo ja bym sobie walnął gdzieś tu podpis u ciebie, na przykład też na Kawasaki bym chciał mieć. Kurde, nie mam. Chcę pojechać, jak masz.